W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Pan Bóg okazuje swoje miłosierdzie, żebyśmy mogli tę Eucharystię owocnie celebrować. Na początku uznajmy, że potrzebujemy Jego miłosierdzia. Uznajmy nasze grzechy, prosząc o Jego przebaczenie. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Początek pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa naszej nadziei, do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercem, prześladowcem i oszczercem. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem w nieświadomości, w niewierze. A nadmiarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości.
i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Alleluja, 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 alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Oto słowo Pańskie. Objawienie Boga w Jego Słowie nam towarzyszy zawsze i to jest to objawienie, na którym bazuje nasza wiara. A objawienia prywatne, jak już było wspomniane, są pomocą. Tym fundamentem, na którym my możemy budować, to jest to słowo, którego słuchamy również i dzisiaj. Objawienia nam mogą pomagać wzrastać w wierze, ale nie są konieczne. Konieczne jest słuchanie Słowa Bożego. Konieczne jest poznawanie Boga w Jego objawieniu, jak On zechciał się objawić i co chce nam powiedzieć. Dzisiaj słowa może niełatwe, bo mówiące o tym, że my często widzimy w innych problem. I segregujemy ludzi, bo jednych uważamy już, ich zasegregujemy, że ten to się ciągle spóźnia, a ten to się nigdy nie zmieni. A ten to zawsze będzie opowiadał głupoty, a ten to do kościoła nie chodzi, a ten inny to tylko TVN ogląda, albo jakieś inne szufladki, do których wkładamy ludzi, segregujemy ich i tym samym jesteśmy tymi, którzy czują się lepsi. I w jakiś sposób osądzają, w jakiś sposób oceniają. Nawet jeśli nie osądzają, to oceniają na pewno. Jezus wobec takiej postawy nie raz występował. I dzisiaj w Ewangelii mówi, jak może właśnie niewidomy prowadzić niewidomego. Nie widzisz belki we własnym oku, a tę drzazgę w oku swego brata. Ciągle kogoś jakoś oceniasz. Z tym ocenianiem trzeba być bardzo ostrożnym, bo pomyślcie sobie,
jakbyśmy ocenili świętego Pawła, zanim się nawrócił. Zabójca, prześladowca. Można by było użyć tutaj takich słów, których nie wypada z tego miejsca nawet wypowiadać. No, był godny pogardy na pewno w sercu, jeśli tak się zachowywał. Miał czelność prześladować Kościół. A jednak Pan Bóg wybiera tego właśnie, ażeby był filarem Kościoła. Jednym z dwóch filarów, mówimy, że święty Piotr, święty Paweł, zresztą wczoraj przeszliśmy też tam w podziemiach tę drogę, tę historię, momenty z życia świętego Pawła, świętego Piotra. Święty Paweł, zanim został święty, zanim się nawrócił. Wiemy, że dopuszczał się rzeczy okrutnych, bo nie tylko organizował prześladowania, ale też brał w nich czynny udział. Więc z ocenianiem trzeba być ostrożnym, bo może oceniamy kogoś właśnie bardzo negatywnie w sercu, a może Pan Bóg ma wobec tej osoby wielki plan. Wielki plan zbawienia, wielki plan świętości, kto wie. Na pewno ten plan zbawienia i świętości ma wobec nas, wobec mnie i wobec Ciebie. Dlatego dzisiaj to słowo nas zaprasza, że jeżeli chcemy coś zmieniać, a Pan Bóg nas wzywa do tego, żeby zmieniać, no to zacznijmy od siebie, a nie od innych, bo zawsze mamy tę pokusę, żeby zmieniać innych, żeby chcieć zmieniać innych. I widzimy, że mój problem to polega na tym, że ten jest taki, ten jest owaki, że mąż jest taki, czy żona, czy szef pracy, czy ktokolwiek inny. I ten problem jest poza mną. Tymczasem Jezus ciągle chce nam zwracać uwagę. Problem jest w Twoim sercu. Twoje serce jest chore. To ja je mogę uzdrowić. Potrzebujesz nawrócenia, potrzebujesz przemiany. I dzisiaj, właśnie ten dzień, rozpoczynając od Eucharystii, słuchania Słowa, właśnie możemy uznać, że potrzebujemy tej przemiany, że to ja potrzebuję rzeczywiście przemiany, nawrócenia. Dlatego, że jestem tym, który w swoim sercu często daleko jest od Boga i od tej postawy Chrystusa, który nie ocenia, nie osądza, a na pewno nie potępia nikogo. I dlatego też nikogo z nas nie potępia. I dlatego dzisiaj też możemy doświadczać Jego miłosierdzia w tej Eucharystii, bo to jest uczta, na którą zaprasza grzeszników, ażeby ich uświęcać. Pan Bóg wybiera to, co słabe w oczach świata, aby mocnych zawstydzić, ale wybiera grzeszników, aby objawiła się Jego moc, Jego chwała. Tak jest w całej historii zbawienia i w całej historii Kościoła, że wybiera sobie słabych ludzi, żeby Jego moc mogła się objawiać. Także dzisiaj nas wybiera, żeby nas umacniać. Ważne, żebyśmy mogli mieć pragnienie właśnie przyjęcia tego nawrócenia, miłosierdzia, tej przemiany, która od Niego pochodzi. A to Słowo, które jest tym Bożym objawieniem w Jezusie Chrystusie, nas zaprasza dzisiaj do tego, żebyśmy mogli podążać drogą świętego Pawła, drogą nawrócenia własnego, a nie próbą nawracania innych. I niech to nam dzisiaj pomaga, żeby właśnie wsłuchując się w Chrystusa, w Jego słowa, naprawdę doświadczać Jego łaski, która dla nas jest przygotowana w obfitości. Przedstawmy teraz Panu Bogu nasze wspólne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, za papieża, za wszystkich biskupów,
księży, ale też za wszystkich członków Kościoła, aby Duch Święty pozwalał nam wszystkim nie oceniać innych, tylko kochać. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za szefów państw, przywódców politycznych, aby działali nie z powodów własnych interesów, tylko na rzecz wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi cierpiących, przede wszystkim z naszych rodzin, których pozostawiliśmy w Polsce, ale też za wszystkich ludzi, którzy cierpią i fizycznie, i psychicznie, aby Pan Bóg posyłał swojego ducha, by łagodził ich cierpienia, by nie czuli się osamotnieni, by mogli być uzdrowieni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za naszą grupę pielgrzymkową, abyśmy, Panie, mogli w czasie tej naszej podróży nie tylko oglądać piękne rzeczy, które stworzyłeś w tym kraju, ale także, żeby nasza dusza mogła się nawracać, mogła być bliżej Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij, Boże Ojcze, te modlitwy, które do Ciebie zanosimy, również te, które pozostają jako pragnienia w naszych sercach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi pracowników, który żyjesz nam w sąsiedzie. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, który jest owocem wina, który żyjesz nam w sąsiedzie. Tobie przynosi mały wstęp świętem z napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, z tego, co przed Tobą było w sercu stworzone. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi, wołając: Pan Bóg zastępów,
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlitw tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemię, więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, biskupa tego miejsca Antonio, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
nazywamy się dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.